dzisiejsza uroczystość Dzień Kobiet, postanowiliśmy, że w taki zdrowy sposób uświetnimy to dzisiejsze święto. Inicjatywa powstała dzięki pani Marcie Frydel, która jest głównym pomysłodawcą dzisiejszego dnia, dzisiejszego biegu. Bieg z okazji Dnia Kobiet. Myślimy o tym, że żeby żyć zdrowo, promujemy zdrowy styl życia i chcemy się dobrze bawić. Zupełnie inaczej tutaj obchodzony Dzień Kobiet, bo to jest oczywiście ten bieg dzisiaj związany z Dniem Kobiet, 8 marca. Pani dyrektor szkoły podstawowej nr 1 z gronem nauczycielskim, ale też z rodzicami, z nauczycielami i oczywiście tutaj z uczennicami. Super fajny pomysł wymyśliły, żeby uczcić ten dzień biegiem dla kobiet. Więc jesteśmy tutaj, bardzo się cieszę, że zostałem zaproszony, będę miał zaszczyt wystartować ten bieg, a że mamy Święto Kobiet 8 marca, więc też wręczamy wszystkim kobietom, od tych najmłodszych do tych najstarszych, symboliczne tulipany. W wydarzeniu biorą udział uczniowie naszej szkoły, biorą również udział rodzice, także bardzo się cieszymy, że mamy zechciały dołączyć do naszego dzisiejszego biegu. Dla wszystkich mamy dyplomy, podziękowania. A dla mam, które biorą udział w dzisiejszym biegu, mamy również vouchery, niespodzianki. Pogoda dopisała, no ta trasa to aż się prosi właśnie do tego typu inicjatyw. Przecież tutaj mamy też organizowany bieg na cztery łapy przez Stowarzyszenie Omyczek. I właśnie tego typu biegi, to tutaj mówię, bardzo bezpieczny teren, bo nie ma ruchu samochodowego, to jest droga transportu rolnego, ale oczywiście dedykowana też do spacerowiczów, dla rolkarzy. No i w godzinach porannych, tak jak dzisiaj, pogoda świetna, rzeźka bardzo, więc aż się chce pobiec. Trasa dopasowana jest do potrzeb uczniów, do ich wieku, także mamy nadzieję, że obejdzie się bez żadnych niespodzianek i wszyscy zdrowi i szczęśliwi wrócą do szkoły. Życzę oczywiście wszystkim uczestniczkom, bo tutaj dziewczynki, dziewczyny i kobiety biegną, spokojnego, bezpiecznego biegu, żeby wszyscy bezpiecznie wrócili na metę. Natomiast z okazji Dnia Kobiet oczywiście uczestniczkom, ale też wszystkim paniom w Dzierżoniowie, dzierżoniowiankom i wszystkim kobietom, to jest Międzynarodowy Dzień, życzę dużo, dużo zdrowia, radości, aktywności właśnie, tak żeby panie były szczęśliwe, zadowolone i dumne z tego, że jesteście dzierżoniowiankami i Polkami. Gracias.